No więc proszę Państwa, o kwantowaniu grawitacji. Proszę Państwa, było wiele rozmaitych podejść, ale najpierw, to już bardzo, bardzo dawno temu, ludzie doszli do wniosku, że na grawitację, przynajmniej na tę liniową grawitację, teorię słabych pól, to można spojrzeć w następujący sposób: że zamiast Ekscytować się tym równaniem na to H, to, które jest no takie brzydkie, dlatego że to H jest zależne od cechowania, prawda? I gdy wybierzemy inne cechowanie, to już tak nie będzie, to będą tam te dodatki. To istnieje takie podejście, które jest niezmiennicze względem cechowania. Prawda to cechowanie to mniej więcej opisuje efekt takiej niewielkiej zmiany współrzędnych prosto, tych, no, w pobliżu współrzędnych prost, prostoliniowych, współrzędnych Lorencowskich. No i to polega na tym, że pamiętamy, że Tenzor krzywizny z tym opuszczonym mu, to w przybliżeniu liniowym to jest taka wielkość. To są drugie pochodne tego dodatku. Ciągle teraz pracujemy w tym reżimie słabych pól. To znaczy, że metryka G mu jest po prostu płaską metryką Minkowskiego plus mały dodatek. No to ta płaska metryka Minkowskiego się nie różniczkuje, ponieważ jest stała, więc tutaj wystąpią tylko długie pochodne właśnie tego H. No i to było tak H lambda nu i druga pochodna po kappa mu plus zamiana tych par, dlatego H kappa mu i druga pochodna to po lambda nu. No i teraz trzeba to zantysymetryzować po mu i nu oraz po lambda kappa. I tak, to znaczy ja mówię trzeba, ale to nie chodzi o to, że trzeba, tylko tak wychodzi, prawda, tak wychodzi z tego rozwinięcia. Więc to jest H lambda mu. I druga pochodna po kappa i nu oraz tutaj tak samo h kappa Niu. I druga pochodna po lambda mu No proszę Państwa, już kiedyś liczyliśmy ile jest niezależnych składowych w tym R, jak się uwzględni wszystkie symetrie i tak dalej, to się okazuje, że tu jest 20 niezależnych składowych. Ale teraz, proszę Państwa, jeśli pole spełnia zlinearyzowane równania Einsteina, no to ślad tego, mianowicie tenzor Ritchiego, ślad po lambda i mu, to jest tenzor Ricciego jest równy zero no to jak będziemy tylko takie tenzory yy, rozważali, no to od, odchodzi, no bo tenzor symetryczny, tenzor liczego niesie 10 informacji, no więc minus 10 to jest 10 informacji, który niesie ta pozostała część. Ta pozostała część nazywa się często tenzorem Weila, to znaczy jest to ta wielkość, po odjęciu tej informacji, tych śladów, prawda, tych śladów. Otóż okazuje się tak, że ta wielkość nazywa się tensorem Weila, lambda kappa mu, mu wtedy, gdy r kappa nu jest równe zero. No inaczej można byłoby powiedzieć, że to od tego r odejmujemy po prostu te ślady. Ale gdy pole spełnia równanie Einsteina, no to zostaje ten tenzor Weila. Tych dziesięć niezależnych informacji, jak mamy tych dziesięć informacji, to możemy z nich odtworzyć całą resztę dzięki tym tożsamościom. Tych dziesięć informacji można uorganizować w, takich, w takie dwa obiekty, które ludzie lubią nazywać składową elektryczną KL. To, to jest z definicji to jest to W0K0L oraz tak zwaną składową magnetyczną B i J, to jest epsilon i KL, a tutaj jest W, powiedzmy 0 J KL. No to tam różnie się kalibruje. Zapewne tu się jedną, drugą dodaje. No ale w każdym razie okazuje się, że jeśli znamy te składowe, to odtworzymy całe W. Teraz tak. Okazuje się, że te D spełniają automatycznie pewne tożsamości. Mianowicie są bezśladowe. To są w ogóle takie tensory symetryczne ale trójwymiarowe, prawda? Trójwymiarowe. Tutaj użyłem tych składowych KL, gdzie to K, L i oraz J przebiegają wartości 1, 2 i 3. Więc, proszę Państwa, te trójwymiarowe obiekty są po pierwsze bezśladowe, to znaczy, no to D, I, J ślad przy pomocy tej metryki yy, Minkowskiego, I, J równa się 0. no i to samo, i to samo spełnia ten wektor B, B, K, L, eta, K, L, a oprócz tego one są, jak to się mówi, transwersalne, to znaczy ich dywergencje trójwymiarowe znikają. Czyli to jest tak, że pochodna k d l równa się 0. No i to samo na B. Taka trójwymiarowa dywergencja BKL. Proszę państwa. Z tego, że to są tenzory trójwymiarowe, symetryczne i bezśladowe, wynika, że każdy z nich niesie pięć niezależnych informacji. No to pięć plus 5 to jest 10, no to można mieć zaufanie, że rzeczywiście one niosą pełną informację o tym tenzorze Weila. Proszę Państwa i teraz ludzie, którzy. To zauważyli, zauważyli, że to jest dokładnie to samo, co teoria cząstki, taka mechanika kwantowa cząstki o spinie 2. Proszę Państwa, w mechanice kwantowej, yy, cząstkę opisuje się przy pomocy. Funkcji falowej, jak to jest cząstka o spinie 1, druga, to jeszcze ta cząstka ma jeden wskaźnik spinowy. Jak to jest cząstka o spinie 1, to ma dwa wskaźniki spinowe, co odpowiada temu, że ma jeden składnik wektorowy. No 3 drugie to by było jeszcze jeden i yy, cząstka o spinie 2 ma takie cztery składowe spinowe, przy czym to jest obiekt nieredukowalny. Zawsze za każdym razem te obiekty są całkowicie symetryczne, prawda? Czyli funkcja falowa cząstki o spinie 2 to jest takie pole spin tensora o czterech wskaźnikach spinowych i całkowicie symetryczne. No ile to niesie, ile to niesie yy, informacji? No pamiętamy, że te wskaźniki spinowe no to przyjmują tylko dwie wartości, albo jeden, albo dwa. No to taki tensor całkowicie symetryczny, no to ile ma niezależnych składowych? No pięć, no bo albo... Tutaj stoją same dwójki, nie ma ani jednej jedynki, albo jest jedna jedynka, wszystko jedno gdzie, bo to jest całkowicie symetryczne, albo dwie, albo trzy, albo cztery. No pięć możliwości. Czyli to naprawdę to, są, to jest pięć funkcji, ale proszę Państwa, to są zespolone funkcje, w związku z tym dziesięć yy, funkcji skalarnych. No i bardzo łatwo to już bardzo dawno ludzie. Wymyślili, że jest transformacja od takiego obiektu no do takich dziesięciu, od tych pięciu funkcji zespolonych do tych dziesięciu funkcji skalarnych. No i w związku z tym konkluzja jest oczywista. Proszę Państwa, słabe pole. Grawitacyjne to jest nic innego jak cząstka o spinie 2. Ta cząstka nosi nazwę, nazywamy ją grawiton no i, i jest bardzo często się mówi, że, że oddziaływania grawitacyjne, co są przenoszone przez taką cząstkę. Ale proszę Państwa, no to jest oszustwo. Dlaczego? Dlatego, że Struktura tej teorii, mimo że równania obu tych teorii są takie same, to struktura przestrzeni fazowej tych stopni swobody tutaj i tutaj jest całkowicie odmienna i w związku z tym energia niesiona przez to pole i energia... Niesiona przez słabe pole grawitacyjne, to jest na przykład ta energia, którą Andrzej Trautman wie, jak mierzyć, prawda? Jest czymś zupełnie innym. I nie ma na to rady. Nie wierzę w to, że to jest taka, że ta analogia idzie dalej. Jest, to jest bardzo piękna matematyczna analogia, natomiast ta fizyczna struktura, jak ktoś mnie zapyta, ile energii niesie to słabe pole grawitacyjne, odpowiedź jest zupełnie inna niż ten Hamiltonian takiego równania Schrödingera dla, w równaniu Schrödingera dla cząstki o spinie 2. To jest coś zupełnie innego. No ale. Jakby to powiedzieć, ogary poszły w las, no jak ma się taką analogię, no to nic innego, tylko budować mechanikę kwantową tej cząstki o spinie dwa, następnie kwantową teorię pola to była bardzo modna teoria, niestety okazuje się, że, te, że, że takie proste kwantowanie pola grawitacyjnego. No Prowadzi do teorii, która jest, jak to się mówi, nierenormalizowalna. No i w związku z tym specjaliści, którzy się tym zajmowali, no, doszli do wniosku, że to jest niedobrze, że pewnie nie tędy droga. Jestem tego samego zdania, dlatego, że no, Fizycznie nie ma tej analogii. To są po prostu zupełnie różne teorie. Bardzo to jest zresztą ciekawe, dlatego że równania ewolucji w obu tych teoriach można tak, obie te teorie zapisać, żeby równania ewolucji były identyczne. A jednocześnie to się wszystko dzieje na różnych przestrzeniach. Fazowych i w związku z tym funkcjonal Hamiltona, to znaczy ta energia niesiona przez to pole, jest zupełnie inna. I proszę Państwa, ta energia tutaj jest niepo, niepodważalna, dlatego, że my wiemy naprawdę, ile wynosi energia pola grawitacyjnego. No, wiemy i wydaje się, że to jest niepodważalne. A ten Hipotetyczny grawiton, no jeśli by tak było, no to on ma zupełnie inne wyrażenie na energię. No bardzo to jest, proszę Państwa, zastanawiające, że taka, taki prosty sposób na podanie kwantowej wersji teorii grawitacji po prostu nie działa. Może powiem jeszcze, że... Wielkim promotorem tego sposobu patrzenia na grawitację był Feynman. Skądinąd wielki, wielki człowiek, laureat Nagrody Nobla, współtwórca kwantowej elektrodynamiki, no który tak trochę się zawsze. On był. On używał zupełnie innej matematyki. I naśmiewał się trochę z tych relatywistów, którzy uprawiali teorię względności i którzy mieli takie dylematy, żeby coś tam było niezależne od układu współrzędnych. No mówił, to co chodzi? No po prostu, teoria względności to jest to równanie i tu nie ma żadnej, żadnej wątpliwości. No ale to, to tak nie jest. To tak nie jest, proszę Państwa. Od tamtego czasu powstało wiele rozmaitych wersji kwantowej grawitacji. Jedna z tych wersji, która się nazywa lub quantum gravity jest też polską specjalnością, ponieważ wiąże się... Ona z dwie, dwoma nazwiskami, Asztekar Lewandowski. Lewandowski to jest nasz, Jerzy Lewandowski jest naszym kolegą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I ta lub quantum gravity no jest bardzo taką interesującą próbą. Powiedziałbym, że najlepszą z tego, co ludzie stworzyli, ale ciągle jednak niezadowalającą, ciągle jednak niezadowalającą. To jest interesujące takie poletko doświadczalne w cudzym słowie oczywiście, bo to są doświadczenia takie matematyczno-mentalne, które robimy na tej teorii, ale pozostaje zasadnicze pytanie, no co to by było, to kwantowe pole grawitacyjne? Co to by było? Jak ono by oddziaływało na materię? I tutaj, proszę Państwa, no ja odpowiedzi nie znam, mimo że spędziłem bardzo wiele czasu i energii w moim życiu na tym, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czym mogłoby być takie kwantowe, skwantowane pole grawitacyjne. No z drugiej strony, skoro wszystkie inne pola są kwantowe, no to co? No to jakoś, no, jakaś kwantowa wersja tej grawitacji być może musi istnieć. No. Także jest bardzo, bardzo wiele do roboty. No i jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć wśród tej listy spraw, które są ciemne, to znaczy tych rzeczy, których nie wiemy. Jest ich oczywiście o wiele, wiele więcej niż tych rzeczy, które wiemy. Także zachęcam Państwa, którzy mieliby ochotę tutaj w szranki wstąpić, bo jest bardzo, bardzo dużo zagadek, no, które jakoś chcielibyśmy w tej dziedzinie wyjaśnić. Mianowicie jeszcze może wrócę do... Do tego mostu, do próby budowania tego mostu. Tak jak między tą wyspą a tą wyspą próbujemy zbudować most, no i miałaby to być jakaś tam grawitacja kwantowa czy coś takiego, tak między tą wyspą, to znaczy tym teorią gwiazd i planet, w takiej skali niewiele większej niż układ słoneczny a kosmologią no ciągle ten most jest do zbudowania no to proszę państwa ostatnio w ostatnim 20-30 państwo wiecie że tutaj się pojawiają takie zagadki które się często nazywa ciemna energia Ciemna materia powiedzmy materia i ciemna energia. No i oczywiście tu na pierwszym, na pierwszym miejscu powinienem dopisać jeszcze stała kosmologiczna. Stała kosmologiczna. Ponieważ właśnie próbując fitować, że tak powiem, jakoś matematyczne modele, no i w szczególności wartość stałej kosmologicznej, do obserwacji wszechświata w dużej skali, no próbujemy jakoś właśnie. Jakiś racjonalny obraz tej wielko, wielkoskalowej struktury Wszechświata uzyskać. No w szczególności pytanie, czy stała kosmologiczna jest dodatnia, czy ujemna. No a potem właśnie, jak, co to są te, prawda, te struktury, ciemna materia która, i ciemna energia, bez których, które jakoś nam psują opis tej kosmologii w języku czystej ogólnej teorii względności oraz tych rodzajów materii, które dotychczas znamy. Proszę Państwa, no to ja może powiem tak, że no jest sporo prac, w których ludzie proponują model tej ciemnej energii i czy ciemnej materii. Natomiast jak to wygląda z tego punktu widzenia, który ja państwu? W tym wykładzie zaprezentowałem. Otóż to wygląda tak, że grawitacja to jest koneksja. Teoria grawitacji powinna wynikać jakoś z Lagrangianu. Może tak nie jest, no ale jak do tej pory, to wyprowadzanie Podstawowych yy, teorii fizycznych z zasady wariacyjnej no jakoś nam wychodziło. No i póki co nie mamy lepszego narzędzia, w związku z tym próbujemy to jakoś kontynuować. A zatem. Taka podstawowa teoria grawitacji powinna wynikać z takiego Lagrangianu. No teraz jeśli ta teoria ma być niezmiennicza, nie zależeć od wyboru układów współrzędnych, no te, te obiekty nie mogą wchodzić w jakiś dziwny sposób, a tylko powinny wchodzić poprzez strukturę niezmienniczą, to znaczy poprzez tenzor Limana, no, który zawiera tutaj zarówno pochodne gammy, no, te pochodne gammy wchodzą w sposób liniowy, jak i same gammy, które wchodzą w sposób kwadratowy. Teraz tenzor Limana rozpada się na trzy obiekty. Yy, nieredukowalne. Nie Mianowicie, no po pierwsze, najpierw na najpierw na dwa, to znaczy tenzor Ricciego, no i na tę resztę, prawda, ten tenzor, który zostaje po odjęciu śladów, który ja lubię nazywać tenzorem Weila, aczkolwiek w literaturze tenzorem Weila nazywa się ten obiekt tylko w przypadku koneksji metrycznej, on wtedy ma więcej tam tych symetrii. No ale, a następnie ten tenzor Ritchiego rozpada się znów na dwa obiekty, na część symetryczną i na część antysymetryczną. Pokazałem Państwu, że założenie, że z tych trzech rzeczy, ten Lagrangian jest czuły tylko na tę jedną, prowadzi automatycznie do ogólnej teorii względności, ponieważ jedynym Lagrangianem, jedyną gęstością skalarną, którą można zbudować z takiego symetrycznego tenzora jest L równa się pierwiastek. Z wyznacznika, no z tego K, no i tutaj moduł, tylko że uwaga, potrzebna jest tutaj jeszcze stała, dlatego że a priori ten obiekt jest, jest bezwymiarowy, no ale Lagrangian nosi miano działania, prawda? W związku z tym stała jest potrzebna. Ta stała, którą ja najpierw nazywałem C, to potem odkrywamy, że ona odgrywa rolę po prostu stałej kosmologicznej. Mianowicie to jest 1 nad 8 pi stała kosmologiczna. Także proszę Państwa, przy założeniu, że dynamika pola grawitacyjnego, nie zależy od tych dwóch kawałków krzywizny, otrzymujemy jedno jednoznaczną teorię. No dobrze, ale oczywiście tutaj jeszcze by musiały być, mogłyby być jakieś pola materii, które z grubsza nazywałem fi. No w szczególności być może pole elektromagnetyczne. Okazuje się, że jeśli dopuścić jeszcze zależność tego Lagrangianu od tego drugiego kawałka, to, się, to otrzymujemy teorię, która bardzo dobrze naśladuje elektrodynamikę oddziałującą z grawitacją. Bardzo dobrze naśladuje do tego stopnia, że aż człowiek może się zapytać, no to co to może to jest po prostu elektromagnetyzm? No, proszę Państwa, bardzo mnie się podoba ten punkt widzenia i byłbym w stanie uwierzyć, że elektromagnetyzm to jest właśnie ta krzywizna. Tak naprawdę, to F to nie jest, nie byłoby polem, yy, polem yy, Faradeja, tylko byłoby proporcjonalne, a ten współczynnik proporcjonalności by z grubsza rzecz biorąc wynosił tyle, ile wynosi pierwiastek ze stałej grawitacyjnej, prawda? W związku z tym to... Odstępstwo tensora Ricci'ego od symetrii no jest bardzo małe. Dlaczego? Dlatego, że to jest, to jest makroskopowe takie pole elektromagnetyczne, jak znamy, ale pomnożone przez bardzo małą liczbę, mianowicie pierwiastek ze stałej grawitacyjnej. To jest bardzo pociągająca hipoteza o której nie będę dzisiaj więcej mówił. W każdym razie idzie to w kierunku myślenia, które Einstein bardzo yy promował. Mianowicie uważał, że grawitacja to jest teoria tenzora symetrycznego, a elektromagnetyzm to jest ten, teoria pola anty, tenzora antysymetrycznego, no to trzeba by było je jakoś dodać w jeden obiekt. No i proszę Państwa, Einstein próbował to robić w ten sposób, żeby po prostu do metryki dodać tenzor. Faradaya. Oczywiście tu musi być jakaś tam stała, dlatego że one mają różny, yy, różny, yy, różny wymiar. No i próbował rozważać taką niesymetryczną metrykę. Proszę Państwa, to nie, nie było yy, wielkim sukcesem. Nie jest dobrze rozważać taką niesymetryczną metrykę. Natomiast ta idea, że grawitacja to coś symetrycznego, elektromagnetyzm to coś antysymetrycznego, być może realizuje się na poziomie krzywizny. Właśnie tak. No dobrze, ale teraz chciałem powiedzieć o tym trzecim kawałku. No proszę Państwa, jeśli by wierzyć w, to, w ten obraz... No, może warto wierzyć, dlatego że rzeczywiście no to jest jedyny Lagrangian, który prowadzi, który można zbudować, a jednocześnie on automatycznie daje nam teorię Einsteina. O ile w takim klasycznym sformułowaniu, że Lagrangian grawitacji, Lagrangian Hilberta, no to jest... 1 przez 16 pi pierwiastek z g razy krzywizna skalarna, no to proszę Państwa, tutaj do tej krzywizny skalarnej można dodać sobie stałą razy r do kwadratu. A jak komuś się nie podoba, to można dodać sinus tego r. No pole dla naszej wyobraźni jest ogromne. Natomiast... Patrząc na grawitację od tej strony, mamy jednojednoznacznie zdefiniowaną teorię, no tylko modulo stała, którą powinniśmy zmierzyć. Także jest to bardzo atrakcyjny punkt widzenia i jeśli tak to proszę państwa pytanie: dlaczego tylko kamieniu? Dlaczego tylko jedna z tych trzech rzeczy Dlaczego grawitacja jest czuła tylko na tę cząstkową informację zawartą w krzywiźnie? No to jeśli powiedzieć: "Ach, to może ona jest czuła również na to? To elektromagnetyzm." No to wtedy powiedzmy sobie no zaraz, zaraz, ale powinna być czuła na całe R. No to, proszę Państwa, moja hipoteza jest taka, że to powinna być ta ciemna materia. Oczywiście to jest hipoteza, która wymaga jeszcze licznych studiów, ale tak sobie pozwoliłem na koniec ją sformułować. No i żegnam się z Państwem. Dziękuję za towarzyszenie. Do widzenia.